Zapraszam na prezentację sportowego modelu od Hyundai, a mianowicie Ionic 5N. Premiera tego wyjątkowego samochodu odbyła się 10 stycznia i miałem przyjemność na niej być. Opowiem Wam, co się dowiedziałem i jak oceniam ten samochód. Wygląd zrobił na mnie od razu duże wrażenie. Samochód jest w matowym kolorze Performance Blue, który jest tylko zarezerwowany dla samochodów N. Po raz pierwszy przy zakupie będzie możliwość wyboru między kolorem matowym a błyszczącym. Moim zdaniem kolor matowy jednak idealnie pasuje do sportowego charakteru. Do tej pory byłem przekonany, że do driftu optymalny jest samochód spalinowy, ale zobaczcie co można robić z tym sportowym elektrykiem Ioniq 5N. To jest po prostu to. Tak. A couple of hours ago, it is now time to light it up. Typically, no, with all the technology of an EV. Yes, again, trained to drive these kind of fast cars, so we want to keep that skill to uh, a very fast EV. So, as I said before, if you enter a corner, you're already thinking speed, gear, and RPM. Genuinely, we want the customers to have fun. And what you see on screen here is the Ionic Five N Drift spec. Elevating the. Żeby tak się bawić, wystarczy jednym przyciskiem na kierownicy wcisnąć tryb driftowy. Podoba się Wam samochód? Jeśli tak, nie zapomnijcie dać lajka. Przy okazji pamiętajcie też o subskrypcji. Akumulator trakcyjny ma 84 kWh. Możemy go naładować do 80% w zaledwie 18 minut, a zasięg wynosi około 450 km. Na każdym kroku widać sportowe smaczki. Są to na przykład pomarańczowe dodatki, oznaczenia N, dyfuzor, spoilery, przelotki, trójkątne światło stop itd. W samochodzie sportowym dodatki są ważne, ale najważniejsze są osiągi. A te są wyśmienite. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 3,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 260 km na godzinę. Do tej pory nie było jeszcze tak szybkiego seryjnego Hyundai'a. Do dyspozycji mamy 609 koni mechanicznych a za pomocą boost możemy zwiększyć most do 650 koni mechanicznych. Czy wiadomo ile to casko będzie kosztować? Nieoficjalnie już wiadomo. Cena ma wynosić prawdopodobnie od 369 900 zł. Napiszcie w komentarzu czy waszym zdaniem to dobra cena za tak mocny samochód. Samochód ma napęd na cztery koła, ale z preferencją napędu na tył. Jadąc mamy wrażenie, że napęd jest przekazywany za pośrednictwem ośmiobiegowej skrzyni dwusprzęgłowej. A do tego wszystkiego możemy sobie ustawić jeszcze trzy rodzaje dźwięku silnika z ośmiu głośników umieszczonych w środku oraz dwóch głośników na zewnątrz. Na wyposażeniu Hyundai są oczywiście wycznowe hamulce z przodu czterotłoczkowe, ale co ważne, bardzo trudno jest je przegrzać, ponieważ podczas hamowania odzyskiwana jest z nich energia elektryczna. Przy takim hamowaniu rekuperacyjnym odzysk energii jest porównywalny nawet z szybką adwarką. Jak na pewno zauważyliście, mamy też fotele kubełkowe. Z takim wyposażeniem można jeździć sportowo, ale też moim zdaniem, na co dzień, komfortowo. Napiszcie o komentarzu jak oceniacie samochód. Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. And a brand new version, writ large in your picture, a high performance car, and there's one thing you're going to do here at Goodwood on the hill climb when it's a high performance car, and that's light it up, Alice. That is the best way, no? <laughs> yeah. I mean, yes. Great job as usual by Terry Grant. Really giving a good demonstration of this incredible car when you can see it, of course, through through the dust that that Terry is creating. And I think it is just another fantastic part of Goodwood. This is being the first people that can really get up close and see these cars actually going out on track. The launch car.